Dzień dobry, witam szanowną kapitułę konkursu. Nazywam się Justyna Nowak i pragnę przedstawić Państwu pracę konkursową pod tytułem Projekt koncepcyjny stalowej wieży telekomunikacyjnej. Projekt ten jest częścią mojej pracy magisterskiej wykonanej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Na początku pokażę Państwu parę fotografii konstrukcji wież, które zainspirowały mnie do podjęcia tego zagadnienia. Po dokładnym przestudiowaniu istniejących rozwiązań wież telekomunikacyjnych zdecydowałam się zaprojektować konstrukcję kratową posadowioną przygubowo i wykonaną w całości z rur okrągłych połączonych śrubami i blachami węzłowymi. W mojej pracy porównałam rozwiązania konstrukcji dwóch wież, jednej o przekroju kwadratowym oraz drugiej o przekroju w kształcie trójkąta równobocznego. Konstrukcje obu wież zostały zaprojektowane ze stali S355, a miejscem ich planowanej budowy jest wieś Wołczkowa w gminie Dobra. Wysokość każdej wieży antenowej wynosi 50 metrów. Szerokość przekroju poprzecznego u podstawy jest równa 5 metrów, a u szczytu konstrukcji wynosi 2 metry. Skratowanie od poziomu terenu do wysokości 8 metrów zaprojektowano jako półkrzyżówkowe z wykratowaniem drugorzędnym od 8 metrów do poziomu 50 metrów, należy wykonać skratowanie typu krzyżowego. Zastosowane przykroje przedstawiam na kolejnych slajdach. Wieże telekomunikacyjne zostały podzielone na 6 pozycji wysłuchowych, w tym 4 sekcje o wysokości 8 metrów oraz 2 sekcje o wysokości 9 metrów. Wewnątrz każdej wieży znajduje się 8 pomostów roboczych. Po lewej stronie widzimy schematyczny przekrój wieży na poziomie wysokości 42 metrów z widocznymi drabinkami płacową i kablową. Każda wieża została zamodelowana w programie obliczeniowym robot jako konstrukcja kratowa posadowiona na podporach przygubowych, następnie obciążona według norm europejskich. Po lewej stronie widzimy model wieży o podstawie kwadratów z dobranymi ostatecznie przykrojami. Po prawej stronie przedstawiłam zastosowane w modelu zwolnienia mające na celu odwzorowanie połączeń montażowych konstrukcji. Jak widać na rysunku po lewej stronie, finalnie ustalone profile krawężników wieży o przekroju trójkąta równobocznego są większe od kształtowników konstrukcji wieży kwadratowej w sekcji od 1 do 5. Na dwóch środkowych rysunkach widzimy zaznaczone żółtym kolorem prędy kratownicowe ustalone na rozpórkach oraz krzyżówcach budowli. W obliczeniach wykonanych w programie robot zostały uwzględnione efekty drugiego rzędu poprzez ustawienie strategii P-delta dla wszystkich przypadków obciążeń. Wyniki obliczeń SGN przedstawiłam w poniższych tabelach. Możemy tutaj zauważyć, że najbardziej wytężonymi prętami w przypadku obu wież są krzyżówce sekcji numer 2, a ich nośność kształtuje się na poziomie 73,82%. Poniższe tabele zawierają wyniki weryfikacji przekrojów pod względem SGU. Maksymalny stosunek ugięcia pręta do ugięcia maksymalnego występuje w grupie rozpórek segmentu numer 5 i wynosi 60% dla wieży numer 1 oraz 54% dla wieży numer 2. W celu uzyskania częstości drgań własnych wież w programie robot została przeprowadzona analiza modalna z uwzględnieniem sił statycznych dla ich ciężaru własnego. Przyjęłam, że częstość drgań własnych powinna być równa lub większa od wartości 1,5 Hz, którą podaje artykuł Krzysztofa Koneckiego Skutki braku wytycznych projektowania i wykonywania bramowic oraz wysilników drogowych. Poniższe fotografie pokazują postacie drgań wieży kwadratowej. Obie wieże spełniają na podobnym poziomie
Wymagają liczące charakterystyk dynamicznych. Poniżej przedstawiono pierwsze trzy postacie drgań dla wieży trójkątnej. Wieża o przekroju trójkątnym została wybrana jako rozwiązanie korzystniejsze, głównie ze względu na mniejszy szacowany ciężar, który wynosi 46 ton. Ciężar wieży kwadratowej to 56 ton. Dla wybranej wieży zaprojektowałam połączenie montażowe krawężników, zaznaczonych tutaj na zdjęciu. Średnica plach czołowych połączenia wynosi 620 mm, a jej grubość to 30 mm. Zastosowałam 8 śrub M30 oraz spoiny pachwinowe o grubości 6 mm. Decydującym tutaj warunkiem była nośność na rozciąganie wynosząca 80,9%. Zaprojektowałam także fundamenty jako przygubowe stopy fundamentowe osobne dla każdego krawężnika wieży. Należy zastosować blachy poziome o wymiarach 700x700x30 mm oraz 4 żebra o wymiarach 200x400x25 mm rozłożone wzdłuż przekątnych blach. Każdą stopę krawężnika należy zamocować z wykorzystaniem 4 kotw fajkowych M36 o długości 1600 mm. Zaprojektowałam także prefabrykowany fundament żelbetowy wykonany z betonu C30x37 i zbrojony stalą zbrojeniową klasy BST500S. Stojącym warunkiem była nośność płyty podstawy na zginanie wynosząca 96,4%. Na koniec chciałabym pokazać Państwu rysunki wykonane w programach Revit oraz Advanced Steel. Podsumowując moją pracę, pragnę zauważyć, że przedstawione rozwiązanie inżynierskie można zastosować we wciąż rozwijającej się branży telekomunikacyjnej, w której bardzo ważna jest dostępność do sygnału antenowego. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, które możemy zauważyć szczególnie teraz podczas pracy oraz edukacji zdalnej, rośnie ilość budowanych wież antenowych. Rzetelne przygotowanie do projektowania tego typu konstrukcji oraz wiedza o ich zaletach pozwoli uniknąć zwiększonych kosztów oraz zaplanować budowę wieży z dbałością o najmniejszy detal. Dziękuję bardzo za uwagę i możliwość przedstawienia mojej pracy.